Kluby sportowe Orange ogłosiły akcję na stronie internetowej, że może nas odwiedzić Jerzy Dudek, więc postanowiłyśmy działać. Przede wszystkim wymyśliliśmy fajne hasło, hashtag przyjedź Jurek Dobrańszczyka. Wszyscy robili sobie zdjęcia z kartką, z hasłem, potem wstawiali to na naszą stronę internetową na Facebooku. Potem stworzyliśmy z tego filmik, który przedstawiał wszystkie zdjęcia, no i Jurek to zobaczył i udało nam się. Sport w naszym życiu jest najważniejszy. Uczy gry zespołowej i zdrowej rywalizacji. Rozwija nasze umiejętności i zachęca do działania. I dlatego wybrałem właśnie Was. Zaproszenie tych dziewcząt, w ogóle wszystkich tutaj, było tak bogate, wyszło poza ramy szkoły. Namówiły wójta, namówiły sekretarki, były u strażaków, byli po prostu wszędzie, żeby tylko oni też wsparli ten projekt, żebym się pojawił, więc jestem. Dwa słupki. Najbardziej podobała mi się gra wymyślana przez pana Dudka. Była to połączenie piłki ręcznej z piłką nożną. Mogłem zagrać z Jerzym Dudkiem, który jest gwiazdą futbolu. Mogłem pokazać też, na co mnie stać. Podobało mi się to, że mogłam strzelić mu gola. Odkąd jesteśmy w klubach sportowych Orange, z pewnością zwiększyło się zaangażowanie moich podopiecznych. Motorycznie dużo, dużo lepiej wyglądają dzięki tym zadaniom właśnie grywalizacji. No i oczywiście większa chęć tej rywalizacji. Chcą być zawsze najlepsi i zawsze pierwsi. Chciałabym sobie, żeby w przyszłym roku pojechać na Euro 2016, aby zostać lekkoatletką. A ja marzę o tym, aby w przyszłym roku takie zajęcia poprowadził Michał Winiarski. Te i wszystkie marzenia mogą się spełnić dzięki klubom sportowym Orange. Do tego Was zachęcam, tego sobie życzę na 2016, żeby jak najwięcej tego typu inicjatyw było w naszym kraju.